5, 4, 3, 2, 1. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. O, jak ja ładnie dzisiaj wyglądam. Ale beka. Wydaje się. Nieważne. W tym wypadku nieważne. Witam Państwa serdecznie. 66. program Okiem Komentatora, odcinek 66. Bardzo nam miło, że nadal jesteśmy z Wami i nadal jeszcze chcecie nas oglądać. Chociaż to odcinek zastanawiamy się, kto ogląda do końca i najczęściej wydaje nam się, my, będący w środku. Ja ale nie, tego. No jakieś, nie? No, no mogę się nie przyznawać. No dobrze, dzisiaj w programie są stali komentatorzy oraz goście. Zaczynamy od mojej lewej strony. Właśnie, zmieniliście się miejscami. Janek Korczyński, Pana Spot. Dobry wieczór. Robert Siliski, Radio Gdańsk. Witam serdecznie. Jak będzie odcinek 666, to ja nie przychodzę. No to wątpię, że dożyjemy, coś mi się wydaje. Trzeba było policzyć. Zwiększyć częstotliwość. Codziennie. Dziękuję. Wojtek Kuchta, spółdzielnia Speaker Fala Spotu. Dobry wieczór. W ostatnio słyszałem, że bardzo często też już mówią, a to ty nas fali spot. O mnie? No. To witam Państwa w ostatnim odcinku moim fali sportu. I jest z nami dzisiaj gość, siatkarz gdańskiego Trefla, Piotr Odczyk. Dobry wieczór. Który jeszcze, tak jak większość naszych gości, nie wie w co wdepnął. Ale nie martw się, jesteś najbliżej wyjścia. Spoko. Dlatego jeszcze zadowolony i w dobrej formie. Tak, dokładnie. My witamy wszystkich Państwa. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zadać naszemu gościowi dzisiaj jakieś pytanie, to zapraszamy do tego, żeby pisać na czacie, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. Postaram się, nie obiecuję, ale postaram się większość pytań przeczytać. Będziemy przypominać, nie? Bo on zapomniał. Póki pamiętasz, to jeszcze zachęć do lajkowania i subskrybowania. Normalnie chciałem to powiedzieć. No, śmiało, w ogóle okay. Nie hamuj. Uwaga, prowadzący, czyli ja. Pamiętajcie o lajkach Facebooku, Facebooku i YouTubie oraz o subskrypcjach. Każda subskrypcja to dla nas duży plus. Każdy lajk to nasz dodatkowy uśmiech. Jeżeli dziś podczas dzisiejszego programu na Facebooku będziemy mieli powyżej jednego lajka? Nie, powyżej średniej lajków, no to wszyscy razem uśmiechniemy się. A jaka jest średnia, najpierw powiedz. Nie wiem. No właśnie. No dobrze, kończymy może ten wstęp, bo i tak jest dzisiaj bardzo długi. Razem dzisiaj z nami jest Piotrek, więc zaczniemy może od pytania najpierw, a potem przejdziemy do tego, co się na co dzień dzieje w naszym programie, może być? Okej, okay, nie no. Jak czy zawsze... jedno pytanie. Nie, mam wielokrotnie złożone. Mam więcej pytań, ale to pierwsze mam zawsze przygotowane. Dobra. Czy podżyrowałbyś mi kredyt, gdyby... Nie, tego nie czytaj. To na koniec. Nie, tak, nie, Piotrek, ostatnio graliście mecz kaszubski i tak szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy ten mecz kaszubski, tak już na serio, na poważnie, to dla was jest jakaś super sprawa, czy nie? Bo patrząc na to, jak dużo jest tam dzieci, jak olbrzymi jest tam pisk w czasie z tego spotkania, no to nie jest taka optymalna, standardowa atmosfera meczowa. I się zastanawiam, czy te piski podczas meczu was bardziej denerwują, czy mobilizują, bo... Nie, no zdecydowanie mobilizują. No, tak? Dzieci was mobilizują. No okay. Nie, przede wszystkim fajna sprawa, kiedy widzi się całe zapełnione trybuny. I to nie zawsze... ważne, że dzieci. Nieważne, nieważne. Ważne, żeby były zapełnione i przy takiej publiczności gra się od razu dużo lepiej, tak? Zupełnie inaczej niż przychodzi 1000 osób, a przychodzi 8-9 tysięcy, tak jak teraz w tym przypadku było chyba około 9 tysięcy. 9200. No właśnie, więc trochę ludzi było, praktycznie cała hala zapełniona i fajna atmosfera. No właśnie, fajna atmosfera, no ale jednak... Jak osoby dorosłe gdzieś tam kibicują, no to ten dźwięk jest trochę inny, nie? Takie co innego się czuje, co innego, kiedy dzieci się plątają pod nogami, jeszcze tam w kilku momentach chodzą prawie na parkiet. Szczerze mówiąc, jak już się jest na boisku, to no też jakby nie zastanawiam się nad tym, kto jest na trybunie, albo jakie w sumie to są dźwięki, tylko już skupiam się na grze i to jakby jest tam
tle, więc no mówię, tak widząc wypełnione trybuny, to zawsze jest fajnie. Jak siatkarze Trefla zostaną zaproszeni do gry w azjatyckiej Lidze Mistrzów, to będą oswojeni z tym, co się dzieje na trybunach. Dokładnie. Dokładnie. To jest prawda. Dobrze. I drugie poważne pytanie z mojej strony, ale teraz już takie bardzo poważne. Bo kiedy zerkam na 2024 rok i na wasze wyniki, szukałem takiego momentu, w którym można powiedzieć, że byliście super w najlepszej formie. Tak szczerze mówiąc, takiego jednego momentu nie znalazłem, bo ciężko w ogóle u was znaleźć coś takiego jak passa zwycięstw lub passa porażek, nie? Wygracie strasznie w kratkę. I to w ogóle jest tak, z lepszymi zespołami faktycznie potraficie grać i wygrywać, potem są jakieś słabsze, to taka demobilizacja, mam wrażenie, nie? Może faktycznie tych serii zwycięskich nie było jakoś, albo nie było, ale pozytywne jest to też, że nie ma za bardzo tych serii porażek. Troszeczkę faktycznie falujemy z tą grą, ale to też świadczy o tym, jak mocna jest nasza liga i gdzie jakiś gorszy dzień może zaważyć o tym, że przegrywamy z jakąś teoretycznie drużyną niżej notowaną. A z kolei my też potrafiliśmy w tym sezonie parę niespodzianek zrobić i ostatecznie plasujemy się, myślę, na takim miejscu, z którego możemy być w tym momencie zadowoleni i w zasadzie jesteśmy. Tak, nie, no my wszyscy tu od samego początku sezonu mówimy, że jesteśmy zadowoleni, ba, chyba nie wszyscy wierzyliśmy w to, że będzie aż tak dobrze. Chociaż do końca rozgrywek trochę jeszcze czasu mamy i trzy mecze. No właśnie, to miejsce tam delikatnie wyżej dobrze by było zdobyć. Też tak myślicie. Fajnie by było utrzymać to piąte miejsce. Teraz spadliśmy akurat na szóste, a to jest punkt różnicy. Zobaczymy, jak dobrze pogramy te trzy mecze ostatnie. No to mam nadzieję, że na tym piątym skończymy i tak ruszymy do playoffów. Wojtek, ale ty ostatnio też jesteś przecież na wszystkich meczach Trefla Siatkarskiego jako speaker. I się zastanawiam, a ciebie te dzieci nie denerwują? Już wiemy, że zawodników nie. To znaczy... Że ustalmy, ty masz z tym jakiś problem. Odnoszę wrażenie, że ty nie lubisz dzieci. To po pierwsze, powiem ci tak, dzieci mnie nie denerwują, jakaś tam interakcja jest, a ja staram się koncentrować na tym, co się dzieje na boisku, a dopiero później na trybunach. Wiedzieć, jak próbować dawkować te emocje. A to, że dzieciaki krzyczą, czy Trefl zdobędzie punkty, czy przeciwnicy zdobędą punkty, zupełnie mi nie przeszkadza, bo wiem, że przynajmniej wiedzą, że został zdobyty punkt. To znaczy, że oglądają, bo bywało czasem na takich meczach, że te dzieci w ogóle tych meczów nie oglądały. A teraz na tym meczu akurat oglądały, reagowały. Szczególnie jak były momenty, że mieliśmy wideoweryfikację, wszyscy czekali, jakby co ten arbiter tam pokaże i pokazuje punkt na stronę Trefla i wtedy no to wiadomo, że wiedzą, o co chodzi. Także edukacja wczesna, to są małe dzieciaki. Mecz jest długi, ciężko im czasem wysiedzieć. Nie dziwię się, że piszczą, że krzyczą, ale tak jak było tych dzieciaków 5400 kilkadziesiąt przyjechało autokarami, jeżeli 10% z tych dzieciaków, czyli 500 osób później będzie przychodziło w następnych meczach, latach regularnie na mecze, uważam, że to będzie świetny wynik, więc zasialiśmy ziarno, zobaczymy, co z niego wyrośnie. Tak jest, edukacja jest bardzo ważna, to teraz powiem, o co mi chodziło, bo tak naprawdę bije do tego, czy cały czas tworzenie, bo tak, nie chcę dyskutować, że mecz Kaszubski to nie jest ważne wydarzenie u nas w regionie, bo jest. Tylko zastanawiam się nad samym sensem, czy może nie zmienić czegoś w samym prowadzeniu tego meczu kaszubskiego, żeby to nie była na tyle też edukacja, a co po prostu ściągnąć bardziej dorosłych ludzi właśnie z całego Pomorza. Zmienić koncepcję trochę. Na mnie jak możesz to zorganizować. Jak zorganizujesz, wtedy my przyjdziemy na ten mecz, ocenimy, jak wyszło. Może też jeszcze będzie na to szansa, bo też wypłynę takie informacje, że jeszcze ma być dodatkowe dwa mecze w ciągu sezonu, bo też tam chyba na dzień flagi kaszubskiej, chyba tam w którymś dniu sierpnia też mają być jakieś takie rozgrywki, że mecz kaszubski, więc pewnie będzie taka okazja do tego. Dobrze. Będzie się tabaka sypała po trybunach. Tak. Dobra, bo i tak patrzycie na mnie jak na idiotę, więc przejdźmy do tego, co się działo w ostatnim tygodniu w pomorskim sporcie. Marku, bardzo bym cię prosił o materiał numer jeden. Możesz, Marek, przy okazji drzwi przymknąć, bo straszne echo jest. I tak, i jeżeli chodzi o piątek, mieliśmy tutaj Gdynia, Weekend Luzina, o piłka nożna 1-1, Trefl, Gdańsk, Stalnysa,
nie mówimy. Kotwica decka 100 do 85, Skra Częstochowa Chojniczanka 0 do 0 w sobotę, AP Orlen Pogoń Dekpolczew 4 do 1, Pogoń Nowe Skalmierzyce KP Starogard porażka naszej drużyny, Stolem Gniewino także przegrywa, Kartusia także przegrywa, Wieżyca, tak, Wieżyca także przegrywa, jeżeli chodzi o siatkówkę AZS. Uniwersytet Warszawski przegrywa z Wemetem, Futsal Klub Kamienica Królewska, więc cieszymy się z tego powodu. Rugby Klub Arka Gdynia, o tym porozmawiamy sobie trochę później, wygrywa. John Brosa ZS Uniwersytet, to też porozmawiamy później. O Treflu drugim też porozmawiamy później. Mecz Tref Sopot Arka Gdynia Kaszykówka, to potem wypowie się trochę nam i Jasiek Kotrzyński, który mecz chciał oglądać, ale nie oglądał. Stoczniowiec wygrywa 3 do 1, to siatkówka. KPR Auto Inwest Żukowo, Stal Gorzów 30 do 30 i w karnych 2 do 4. Olimpia Grudziądz, Radunia Stężyca, to piłka nożna 1 do 1. Znowu mamy siatkówkę, porażkę Gdani. I niedziela, Pogoń Siedlce, Lechia 25 do 23, czyli rugby. Energa Wybrzeże Gdańsk wygrana 36 do 28 z Ostrowią. Potem mieliśmy derby także w Szczypiodniaku Pań, Sambor SPR Gdynia 21 do 25, Czarni Słup King Szczecin 74-78 i Full Impex Śląsk 2 Wrocław 99 do 70. Dzisiaj dwa spotkania, Zagłębie Lubin, MTS Kwidzyn. O której? I Decka 18. I Decka Pelplin ze Śląskiem przegrała. To jeden wynik już mamy, a ja zobaczę jeszcze piłkę ręczną, a wy rozmawiajcie oczywiście. Tak jest. Dużo tego, nie, Piotrek? Sporo. No, nie wiedziałem, że tyle drużyn jest różnych. A to wszyscy nasi goście mówią, nie? Kiedy przychodzą. A to jeszcze nie są, wszystkie, nie? Tak, to są tylko duże ligi. Tak to tak, nazwijmy. Tak. Jest wybór dla kibica, jeżeli chodzi o Pomorze. Plus i minus. Jasiek, od ciebie zaczynamy. No to z takich plusów to tak naprawdę mam 3-1. Zostawię na koniec oczywiście na sportowego bohatera tygodnia. No taki mały plusik dla Przemka Frankowskiego za ten czwartkowy występ w meczu z Estonią i bramka, no bo wiadomo, to jest chłopak stąd z Gdańska i fajnie, że tutaj zaczął karierę taką fajną, międzynarodową. No taki większy plus na pewno dla rugby klub Arka Gdynia za tą sensacyjną wygraną z niepokonaną Juwenią Kraków, która miała tutaj roznieść tą ligę też tak trochę też sensacyjnie. Na tą jesień była tym liderem, ale pierwsze zwycięstwo na pewno na bardzo duży plus. A na minus, no chyba jednak ci koszykarze Decki Pelplin, bo to już jest czwarta porażka z rzędu, też zaprzepaszczona już szansa na play-offy, więc maksymalnie jedna drużyna z Pomorza będzie w tych play-offach. No szkoda, bo była szansa do tego w ciągu całego sezonu, bo były naprawdę fajne pasce zwycięstw, było gdzieś tam fajne miejsce, a niestety koniec końców, no gdzieś seria porażek i chyba mimo wszystko nieudany sezon dla Decki. Wynik tylko podam, zanim Robert się wypowie. Wynik fatalny dla wybrzeżowej piłki ręcznej, bo MMTS Kwidzyn przegrywa z Zagłębiem Lubin, a przypomnę, że Wybrzeże jest tuż pod Zagłębiem i ściga tą drużynę, więc no... Raz, że Kwidzyn przegrywa, dwa, że to zły wynik dla Wybrzeża. No więc właśnie, także dla Pomorza słaby wynik. Czyli tak naprawdę kolejny minus tego weekendu i poniedziałku. Robert? Sprawa jest złożona. O, zaczyna. Oczywiście rugbyści Arki ogromny plus za pokonanie niepokonanych. Drugi wynik na plus to jest to, o czym tu nie mówiliśmy. Zwycięstwo w meczu na szczycie czwartej ligi piłkarskiej. Jaguar? Nie. No właśnie Jaguar Gryf Słupsk. Dostał 3 strzały od Gryfa Słupsk, stracił pozycję lidera, czyli zamiana, jeśli chodzi o te dwa miejsca. A trzecia rzecz to jest no taka moja kompilacja, bo z jednego wydarzenia mam i plus i minus, czyli mecz Kaszubski, o którym mówiliśmy, więc jakby sam wynik z punktu widzenia Trefla jako rozczarowanie w mojej subiektywnej ocenie. Duży plus za organizację meczu i atmosferę na nim, czyli i dla klubu, i dla kibiców, którzy przyjechali, i dla tych dzieciaków, które, jak Wojtek wspomniał, nie tylko zajmowały się wszystkim poza meczem, ale samym meczem także, więc bywają takie wydarzenia, które dla mnie są jednocześnie i wielkim plusem, i akurat minusem tego weekendu.
No i właśnie Robert tak trochę powiedział, co ja chciałem powiedzieć, ale ja chciałem trochę inaczej standard, powiedzieć. To jest standard. Że dla mnie na plus to, o czym mówiliśmy wielokrotnie i ja to mówiłem za każdym razem, gdy taki temat poruszaliśmy, Trefl jako organizacja, ale nie siatkarski, nie koszykarski, tylko ogólnie Trefl, bo dzień po dniu w Ergo Arenie dwa duże widowiska, mecz Kaszubski, później derby. No i organizacyjnie wszystko, co jest sam mecz, okołomeczowe, atrakcje dla kibiców, wszystko absolutny top. Także Trefl Sopot łamany na Gdańsk jako ci, którzy potrafią zrobić sportowe show w Ergo Arenie. A minus? No porażka drużyny KPR Autoinwest Żukowo w rzutach karnych, bo była pogoń i była szansa na zwycięstwo, zabrakło trochę szczęścia moim zdaniem. Tam parę razy słupek ratował drużynę z Gorzowa. Jeśli mogę tylko zdanie do tego, o czym mówił Wojtek. Niezmiennie moje ukłony dla tych, których nie widać, czyli dla całej ekipy technicznej Ergo Areny. To są ludzie, którzy w ciągu kilku, no czasami kilkunastu, czasami kilku godzin są w stanie te hale przygotować z jednej dyscypliny do drugiej. Powiedzmy, że z siatkówki do kosza to nie jest jakieś takie turbo trudne. Natomiast czasami są wydarzenia koncertowe, estradowe, takie, śmakie. Dwa dni później jest mecz, a kolejne trzy dni później jest... Ja kiedyś z taką tęsknotą patrzyłem na paryską halę Bessie, gdzie w weekend grali piłkarze ręczni, w środku był wielki koncert, a w sobotę były halowe mistrzostwa Europy w windsurfingu. Czyli cała hala, tam się pojawił wielki basen dmuchawy i chłopaki na deskach z żaglem wywijali. Mówię, kurczę, fajnie. Dzisiaj mamy Ergo Arenę od wielu, wielu lat i to jest to samo. To jakby to wszystko jest możliwe. Nie wyobrażam sobie imprezy, której nie można by tu zorganizować. No nie mówię o zawodach halowych z rzutem oszczepem, tak? Ale wszystko, co się mieści w kubaturze tego budynku i to wymaga perfekcyjnej pracy tych ludzi, bo zarząd, marketing, hali, nie tylko klubu, to jest jedno. Natomiast ci goście, którzy po ostatnim gwizdku wjeżdżają na plac i zaczynają robić szuruburu i za kilka godzin ta hala jest przygotowana do zupełnie innego wydarzenia. Słuchaj, przykład świetnie powiedziałeś, sprzed dwóch tygodni mniej więcej. Mecz z Jastrzębskim Węglem, zakończony akcją rzucania pluszaków. Jeszcze z Węglem, to ile to jest więcej? Ale słuchaj, zakończony akcją rzucania pluszaków, ponad 100 tysięcy tych pluszaków, w niektórych miejscach tam w rogu boiska przy reklamach to po pas, dla ciebie po kolana. Trzeba było uważać, żeby nie zostać w głowie. A o 4:30 wchodziła ekipa, która miała ustawiać krzesła, bo wieczorem na drugi dzień tam były kabarety. No i się udało. Nikt się nie zorientował, że jeszcze parę godzin wcześniej tam było ponad 100 tysięcy pluszaków na środku. Nie? I że jeszcze grał Węgiel. Tak, i Węgiel. I przegrał. Piotrek, a tęsknisz za tymi pluszakami? No niektóre były naprawdę fajne. A wiesz tyle? No, chcesz, to się zabierzemy, bo tu są nad jeden nami. Jeden worek. Nad nami. Naprawdę są nad nami. Tak? Tak. No to coś tam w magazynie. Coś tam bierzemy za młodego. Piotrek, chcesz z nami zabawić, jeżeli chodzi o plus i minus? Znasz na tyle pomorski spot? Albo zapamiętałeś wyniki z tej wyliczanki? Ja się w ogóle zgadzam z moimi przedmówcami. Wpasował się w formułę programu. Lepiej bym tego nie ujął. Wpasował się w formułę programu. Okay. No dobrze, Piotrek. Jestem ciekawy, jak odpowiesz na to pytanie. Ten sezon i dla ciebie najcięższy mecz. Bo ja mam w tak typy takie dwa albo trzy. Jestem ciekawy, w którą stronę pójdziesz ty. Najcięższy mecz. Kurczę, ciężko mi powiedzieć. No, może ostatni mecz z Jastrzębiem był taki naprawdę dosyć ciężki. Było tak, akcja się zmieniała to na jedną, a to na drugą stronę. A ostatecznie udało się wygrać z taką drużyną, więc może tak z tych ostatnich meczy to ten przychodzi mi do głowy. No, ten z zawierciem też był trudny, ale tu akurat no, porażka ostatecznie. No generalnie tiebreaki nie są za łatwe, pięciosetowe pojedynki. Szczególnie te trwające ponad 3 godziny, nie? 3,5. Tak, chociaż ostatni mecz był, z tego co mówił sztab dzisiaj, to był najdłuższy nasz mecz w sezonie. Z Nysą? Tak, i to związane było bardziej z tym, że było bardzo dużo challenge'ów, bardzo dużo czasów i ta otoczka cała, to wszystko zajęło tak dużo czasu, że właśnie to był najdłuższe spotkanie. A jak jest twój trop? Nie pomyślał. Nie, szedłem w podobną stronę meczu z Jastrzębskim,
ale gdzieś tak sobie myślałem w ogóle o tym, że chyba dla każdego siatkarza najtrudniejsze nie tyle są emocje podczas rozgrywek, tylko to, jeżeli mecz jest naprawdę bardzo długi, nie? Bo jednak siatkówka to jest szybki sport, dużo się dzieje. Jak to tak dużo się dzieje przez tak długi okres czasu, to naprawdę można się zmęczyć, mam wrażenie. Nie jestem siatkarzem, co prawda zacząłem ostatnio lubić ten sport, ale jakoś tak, wiesz, trochę jak kibic albo taki przypadkowy gość trochę gadam, wiem. No na pewno też trzeba. Dzięki. Na pewno też trzeba. Czy w sensie... Chciałeś... To chciałem powiedzieć, że na pewno trzeba utrzymywać koncentrację przez taki bardzo długi czas, ponieważ każdy set zaczyna się od wyniku 0-0. I nawet jeśli wejdzie się w pierwszego czy w drugiego seta i rozegra się naprawdę dobre tą część spotkania, to trzeci set jest z kolei znowu od 0-0 i już może się zupełnie to zmienić, tak? Dlatego w każdą partię i ogólnie w całym meczu trzeba utrzymywać koncentrację, no to jest na pewno wymagające. A nie macie, znaczy ja tak kombinuję czasem, czy siatkarze, siatkarki, nie macie czegoś takiego, że jak na przykład jest set, nie idzie i załóżmy, jest 18-10, czegoś takiego, dobra, odpuśćmy tego seta i tak już nie ugramy, skoncentrujemy się, żeby odrobić w następnym. Czy jednak jest cały czas próba walki, żeby tego seta jeszcze wyrwać? No, różnie. Bo ja przyznam szczerze, ja wiem, że ja bym takiego seta odpuścił i w tym drugim bym zaczął od tak zwanego mocnego... Uderzenia. Dlatego zarabiasz na życie zupełnie czymś innym niż będąc zawodowym sportowcem. Nie, no na pewno trudno jest dogonić taki wynik. I no właśnie, każdy... gdzieś z tyłu głowy jest zawsze, nie? Z tyłu głowy jest, natomiast już niejednokrotnie trafiały nam się takie sety w tym sezonie, że takie beznadziejne wyniki odrabialiśmy. I pewnie też znajdą się takie sety, gdzie trwoniliśmy nasze wysokie prowadzenie. Właśnie, bo to dwie strony działa, nie? Więc no tak, zawsze jest tam coś z tyłu głowy, że na przykład też trener troszeczkę wtedy rotuje, coś zmienia, coś próbuje dać odpocząć tym, którzy teraz są na boisku, żeby od następnego seta weszli z powrotem do gry, a w tym czasie dać innym, może inni odpalą. Więc to są takie już trochę zagrania też taktyczne. Ale niemniej jednak zawsze walczymy do końca i czasami to popłaca. Piotrek, ja chciałem nawiązać do jednej rzeczy, o której powiedziałeś. Te przerwy techniczne, challenge, to co wydłuża tak bardzo dziś ten mecz. Ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć z głowy, od kiedy ten challenge w siatkówce jest. Kilka sezonów, więc zakładam, że ty na poziomie takim wyczynowym, zawodowym pamiętasz jeszcze czasy sprzed challenge'u. Tak. Jak to wpłynęło na waszą, nie wiem, koncentrację, sposób przygotowania do meczu? Bo tych przerw jest mnóstwo. Wy traktujecie to jako fajnie przerwa na oddech, fajnie zapadnie prawidłowa decyzja, można skorygować błąd sędziego, czy was to pioruńsko jednak wybija z jakiegoś rytmu? Na pewno też zależy, kto jest w tym tak zwanym flow, kto akurat prowadzi i kto jest na fali. W momencie, kiedy przegrywamy, to nawet na rękę nam jest jakiś challenge i to nawet jeszcze dłuższy, bo te challenge czasami są naprawdę ekspresowe, a czasami potrafią zająć kilka minut, kiedy piłka jest naprawdę jakby trudna do oceny dla sędziego. Więc to potrafi czasami wybić z równowagi. No ale trzeba sobie jakoś w tym radzić i w tym się odnaleźć. Myślę, że już większość zawodników jednak przyzwyczaiła się do tego i generalnie to wprowadzenie tych challenge'y oceniam jak najbardziej pozytywnie, bo jednak to daje jakby większe szanse, że jednak jakby nie zostanie wypaczony wynik przez jakieś błędy sędziego, tylko faktycznie ta technologia pomoże przeprowadzić mecz tak, żeby było wszystko ok, więc jak najbardziej mi się to podoba. Niejednokrotnie we wcześniejszych latach te błędy sędziowskie się zdarzały. Wszyscy widzieli oprócz sędziego, nie? Dokładnie. Była telewizja, w telewizji było widać, ale no, sędzia nie miał dostępu do tego, żeby to zobaczyć, nie? Czyli challenge są takim trochę mini handicapem dla teoretycznie słabszej drużyny, bo częściej wybijają z rytmu tego, któremu idzie w tym meczu. No można tak powiedzieć, tak. No, jakiś tam czasami się bierze też challenge właśnie po to tylko. No,
trener dobrze, wszyscy sobie dobrze zdają sprawę, że nie wiem, nie było dotknięcia bloku, albo był out, ale to taki tak zwany czaso challenge, kiedy już na przykład nie ma dostępnych czasów, no to korzystają z czegoś takiego, więc... Czaso challenge, dobre. Czaso challenge. No, też na to zwróciłem uwagę. No dobrze, Piotrek, lubisz patrzeć na kobiecą siatkówkę? No nie oglądam, szczerze mówiąc, kobiecej siatkówki. I nie znasz tutaj grańskiego zespołu jakiegoś siatkówki? No Gdania, tak? Nie trzeba oglądać, nie trzeba oglądać, żeby wiedzieć. Tak jest. No, nie oglądam, ale no bardziej męską zdecydowanie. No właśnie, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tego, co się działo w drugiej lidze siatkówki i kobiet, i mężczyzn, bo tam kończyła się faza zasadnicza. Niestety, albo stety, zależy dla kogo. Dla dziewczyn niestety żadna z tych ekip nie awansowała dalej do tak zwanego turnieju półfinałowego awans. Czyli trochę stety, bo znów będą derby. Jakby ktoś poszedł w górę, no to, tak jest, to by nie było. Tak jest. Jeżeli chodzi o panów, rezerwy gdańskiego Trefla utrzymały się w drugiej lidze, wygrywając w ostatnim meczu 3-0, ale za to druga gdańska drużyna, Stoczniowiec Politechnika Gdańska, mimo że w ostatniej kolejce wygrała, to padła z ligi i w następnym sezonie zagra w niższej klasie rozgrywkowej. Mamy nadzieję, że krótko i szybko wróci, bo fakt faktem Stoczniowcu tam też jest cały czas chęć do tego, żeby ta siatkówka była. To z tym będą chcieli, żebyśmy więcej o nich mówili, więc muszą być ligę wyżej. Na pewno, choć do tej pory nie widziałem, żeby ktoś ze Stoczniowca Politechniki chociażby polubił nasz program, więc tak, chyba o tej trzeciej lidze już nie będziemy. I dlatego spadli. Taki pech, nie? Właśnie Piotr. Może nie szczęście im przynosi posiadanie słowa Stoczniowiec w nazwie. Możliwe, o, dobre, dobre. Możliwe, że o to chodzi. Piotr, każdy, kto przychodzi do nas do programu, w następne kilka tygodni ma, jeżeli chodzi o swoją grę, bardzo dobre. Tak? Zawsze skok pasa, super. Play-offy idą, tak. Ten projekt nie przypadkiem nazywa się Fala Sportu. Tak. To się łapie falę. Tak jest. Ten weekend transmitowaliśmy kilka spotkań. Przede wszystkim był to mecz właśnie Johnny Bros AZS Uniwersytet Gdański, siatkówka kobiet, walka o możliwość zagrania w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi. Boże, powiedziałem to całość. Drugie zawody, które transmitowaliśmy, to był Unihokej, Mistrzostwa Polski Juniorek Starszych, gdzie gdańska drużyna Olimpia Osowa Gdańsk zdobyła po raz kolejny Mistrzostwo Polski. Serdecznie gratulujemy, o tym coś powiemy na sam koniec. A teraz bym chciał, żeby Marek nam puścił materiał drugi, gdzie najpierw wypowiada się Rafał Murczkiewicz, a potem Aleksandra Chyła. To będzie bardzo miłe dla nas, jeżeli chodzi o falę sportu. No, ja na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że mi się nie udało doprowadzić do tego, co chcieliśmy. Oczywiście biorę odpowiedzialność pełną na siebie. Wielki szacunek dla dziewczyn za poświęcenie, które wkładały cały rok i tylko tyle mogę powiedzieć. No, ja bym chciał podziękować wszystkim naszym fanom, bo naprawdę przychodzili na Kołobrzeską, robili fantastyczną atmosferę. Ja już nie mówię tylko o meczu derbowym, ale też dzisiaj przyszli. Też Paweł, twoja duża zasługa, że nas wspierałeś w tym i cała fala sportu nas wspierała, więc jestem bardzo wdzięczny. No i proszę, żeby z nami zostali na przyszłość. Znaczy ja muszę powiedzieć szczerze, że no jeździmy po tej Polsce grać i no to jaką robotę wy tu robicie, jaka tu jest oprawa, nie ma takiej nigdzie. To nie wygląda na drugą ligę, nie? Tu jest, to wygląda jakbyśmy byśmy już grały w pierwszej, także no mówię mega dzięki, bo to jest czysta przyjemność grać w takich meczach z takimi kibicami. No właśnie Piotrek, pamiętasz swoją grę w niższych klasach rozgrywkowych? Nie. Piotrek się urodził w ekstraklasie. W plus lidze znaczy. Tak najlepiej, nie? Tak najlepiej. Nie, miałem tylko taki kilkumiesięczny epizod w pierwszej lidze, po czym wszedłem do plus ligi i... Powiedziałeś nie. I tak już zostało. I tak zostało. Znaczy byłem jeszcze w belgijskiej ekstraklasie, ale... No właśnie, jaki tam poziom jest? No to jest... Jeśli chodzi nie o... za dużo o tym. Jeśli chodzi o ligę, no to na pewno jest poziom niższy niż... w Polsce, bo trudno by było, żeby było inaczej. Jedna z najlepszych lig. Jedna z najlepszych lig, dokładnie. Najlepsza. Natomiast, no dobra, najlepsza. Może być. Natomiast ja wyjeżdżałem mając 20 lat i to był dla mnie strzał w dziesiątkę, ponieważ rozegrałem tam praktycznie od deski do deski 4 sezony i ograłem się, gdzie może w tej plus lidze tych szans by było mniej lub by ich nie było.
Dlatego ja potrzebowałem akurat przejść taką drogę w swojej karierze i ostatecznie wrócić do Plus Ligi już bardziej jako bardziej ukształtowany zawodnik. A czy w Belgii nauczyłeś się mówić po flamandzku? Uczyłem się trochę. To jest bardzo ciężki język, tak mi się wydaje. No właśnie dlatego tak ostatecznie. A możesz coś powiedzieć? A możesz coś powiedzieć? Goedemorgen, dzień dobry. Aha. Tak. Hoi smetiał, jak się masz? To jeszcze nie, czekaj, jeszcze nie ta godzina. My sobie po flamandzku rozmawiamy, a ty się wtrącasz. No. Super. Znaczy ja mówię, a ty nie odpowiedziałeś mi. No tak, ja, jest tak międzynarodowe ruchy. No dobra, poczekajcie, o dziewczynach mieliśmy porozmawiać, znaczy o kobietach. To była faktycznie cały czas szansa na to, żeby dziewczyny pojechały na turniej półfinałowy, ale musiały pokonać niepokonaną drużynę KSG Warszawa, gdzie trenerem jest Piotr Olenderek. Nie udało się. Znany chociaż... też chyba z Trójmiasta. Tak, prowadził, był jeden z trenerów Atomu. No właśnie. Tak jest, tak jest. Nawet ktoś ostatnio u nas na fejsie puścił jego zdjęcie, jak cały brzuch mu widać, bo koszulka mu podskoczyła do góry. Nie chciałem tego takie znaczące, nie? Dużo radości. Tak jest. Jasiek, byłeś na tym spotkaniu i możesz chyba potwierdzić, że pierwszy, drugi set w wykonaniu gdańskich zawodniczek to było coś niesamowitego. Pierwszy tak, a drugi to już do czasu trzeba powiedzieć, no bo ten drugi set to faktycznie był chyba przełomowy w tym spotkaniu, no bo dziewczyny niestety roztrwoniły no cztery piłki setowe, bo było 24-20 i nagle weszła tak naprawdę jedna zawodniczka w drużynie KSG i się zaczęły dziać kompletnie niesamowite rzeczy, bo nie dość, że nadrobiły, to jeszcze wygrały ten set, no i potem tak naprawdę już z akademiczek uszło powietrze, można tak powiedzieć. Przynajmniej tak to wyglądało na boisku, no i niestety już potem żadnego seta się nie udało ugrać, a szkoda, no bo tutaj każdy punkt był na wagę złota, no i już po tym spotkaniu tak naprawdę no, nie było szans, no jeszcze Gdańska tam próbowała walczyć, ugrała jednego seta w kobyłce, ale... I to pierwszego było, 1-0. No i to pierwszego, ale widzisz, potem tak samo analogia do tego, co się działo na Kołobrzeskiej. No szkoda na pewno, no bo jednak byliśmy z dziewczynami przez cały sezon i trzeba powiedzieć, że fajnie grały, fajnie to wyglądało wszystko. Bo na pewno do pewnego momentu dziewczynom wszystko wychodziło idealnie. Przyszedł pierwszy mecz derbowy, potem tam różne problemy z kontuzjami, z chorobami i potem zaczęły się no, te problemy, później tam porażki z tą czołówką, kolejny mecz derbowy przegrany, który wydaje się, że to chyba był taki kluczowy mecz do tego, żeby jednak tych punktów trochę zabrakło, ale cały czas liczymy na to, że za rok jedna z tych drużyn awansuje, a najlepiej dwie. Trener Rafał bardzo smutny, nie wiem czy zauważyliście. Smutek w głosie było słychać. Wiecie, no, na świeżo po porażce na pewno smutek, no bo trudno, żeby się cieszył, nie ma specjalnie powodów do radości. Natomiast jakby tak z perspektywy całego sezonu, jak obserwowałem oba te kluby, to nie wiem, czy ten awans no, na siłę, nie na siłę, no musiałyby go wywalczyć. Czy to nie byłoby trochę za wcześnie, czy to nie byłby taki awans, przy którym... Ten przyszły sezon to byłaby faktycznie tylko i wyłącznie walka o życie w tej lidze. Ja myślę, że dla obu tych zespołów ten sezon był ogromnym bagażem doświadczeń i zebrały dziewczyny, sztab, kluby organizacyjnie pod każdym względem mnóstwo wiedzy. I to musi zaprocentować w przyszłym sezonie, bo jakby nie wierzę, że te projekty się rozpadną, któryś z nich, tak? Bo to jestem przekonany, że jak już kurz opadnie i usiądą na spokojnie za dzień, dwa czy tydzień usiądą, powiedzą sobie, to był dobry sezon, zaliczyliśmy progres, wiemy dużo więcej i trzeba to przekuć na kolejny sezon. Ja zawsze jestem ostrożny, jeśli chodzi o takie awanse na hura. No, rozmawialiśmy tutaj z ludźmi z tych klubów i no wiadomo, ambicja sportowa, chciałoby się, natomiast no, czasami warto zmierzyć siły na zamiary. Absolutnie nie zakładam, że ktoś odpuścił awans, bo nie jesteśmy na niego gotowi, ale moim zdaniem to nie jest sezon, który należałoby ocenić negatywnie, bo nie ma awansu. Widzę mnóstwo pozytywów i trzymam kciuki, żeby to zaprocentowało w nowych rozgrywkach. Wojtek, ale też duży plus rozpoczyna się z tego powodu, że widać, że na gdańską kobiecą siatkówkę zaczęli faktycznie przychodzić kibice. Początek sezonu, Jasiek, jak zaczynaliśmy, faktycznie. Tam było po kilka fanatyczny osób. Fanatyczny bębniarz zawsze pustki. Był.
Tak, a w tej chwili na końcówce, no tam średnia frekwencja ostatnich spotkań koło 100 kibiców. Czyli patrząc na trzeci poziom rozgrywek, siatkówki kobiet, moim zdaniem to jest całkiem niezły wynik. I to w Trójmieście, gdzie zawsze mówimy, że ciężko o kibica, bo jest dużo różnych alternatyw, prawda? A tu jeszcze masz na dwa kluby rozłożone. Tak, i tu jeszcze... Tak, tak, dokładnie. Dobry wynik. Tak, tak, to jest słuszne wnioski, Paweł. Dziękuję. Tak, jeszcze jakby parę szkół zaprosili. O. No tutaj Paweł będzie trochę sceptyczny. Bo dzieci będą pisały. A propos tego, Bartek do nas napisał i napisał tak. Ja się zgadzam z Oldim. Mi kiedyś na Atomie przeszkadzały te piski i desynchro w dopingu. Każdy sobie krzyczy i jest chaos. A promocja to żadna, bo ile potem osób wraca na inne mecze ligowe. Po prostu dobry marketing, kasa się zgadza, ale to tylko moje prywatne zdanie. Każdy może mieć swoje. No tak jak mówi Wojtek, no pracujemy nad tym, żeby za kilka lat z 10% tych, którzy dzisiaj zostali przywiezieni jako dzieciaki, już jako trochę starsze dzieciaki świadomie przyszły. A później przyprowadziły swoje. I włączyły się w doping. Tak jest. Ale może właśnie, może jakieś pytania są, bo zapomniałem. Nie, wszyscy nas pozdrawiają póki co. Szanowni Państwo, zadawajcie pytania. SK Piekło Północy, Czarni Słupsk. Ale już będziemy zdrowi. Tak, pozdrawiamy Piekło Północy, dokładnie. Dobrze. Piekło Północy. Tak, Piekło Północy. Trzeba było Ranigas taki wziąć jak Piekło Północy. Nie, to Piekło o Północy. A, o Północy. Bo jesteście dzisiaj w formie, wam powiem. Nie? Rozsadzeni. To jest, bo wiecie, że za tydzień programu nie ma, nie, więc wszystko trzeba skumulować. Ja już powiedziałem przecież na początku, że to jest mój ostatni program. No to dajesz ostro teraz. Nie, no to już musisz, wiesz, wywalić wszystko, co 65 poniedziałków trzymałeś. Czekaj, bo to służbowy. A to służba, nie drużba. Tak nie jest. Drugi nasz zespół, czyli Gdynia, tak jak Jasiek powiedział, także przegrała, więc skończyła rozgrywki na miejscu piątym. Jeżeli chodzi o męską drugą ligę, rezerwy Trefla utrzymały się. No i Piotrek, tutaj pytanie do was. No bo część zawodników młodzieżowych Trefla przychodzi też do was, do zespołu, czy to trenować, czy niektórzy są powoływani do samej kadry. Ostatnio chłopacy na Mistrzostwach Polski Juniorów zdobyli srebrny medal. No i jak byś miał ocenić tak naprawdę tą naszą młodzież? Bo ostatnio w programie Siatka na ten temat trochę rozmawialiśmy. Z jednej strony wicemistrzostwo Polski. Potem, kiedy przychodzą do drugiej ligi pograć ze starszymi, no to tak naprawdę ledwo utrzymali się w lidze. Więc tak ciężko w tej chwili określić, czy oni są faktycznie to fajna młodzież, dobra, z której kiedyś będziemy mieli przyszłość. Czy oni są po prostu dobrzy tylko w swojej kategorii juniorów? No my przede wszystkim jesteśmy im bardzo wdzięczni, że w ogóle pomagają nam w treningach, bo... Noszą wody. No też, też trochę. Też ważne. Ktoś musi to robić. Natomiast no najczęściej chłopaki przychodzą do nas, ponieważ po prostu potrzebujemy ludzi do pomocy, bo ponieważ są jakieś kontuzje. Czy na początku są kadry narodowe i tych zawodników brakuje, więc jesteśmy im mega wdzięczni, że w ogóle do nas przychodzą i z nami ćwiczą i wkładają naprawdę 100% swoich możliwości i ambicji w to, żeby jak najlepiej się prezentować na treningach z nami. Oczywiście różnica poziomu jest widoczna, bo tak musi być. Natomiast no to są chłopaki, którzy są naprawdę rozwojowi i wyglądają generalnie, uważam, jak na swój wiek bardzo dobrze. I to chociażby potwierdzili tym srebrnym medalem w swojej kategorii wiekowej. Nie wiem do końca, jak dalej będą się toczyły ich losy, czy mają już może jakieś kluby na następne sezony, czy nie. Natomiast trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że poznajdują sobie kluby i będą się dalej rozwijali, a pewnie w następnym sezonie znów będziemy potrzebować niejednokrotnie pomocy od nich i kolejni przyjdą i również będą się dobrze prezentować na naszych treningach. Dzisiaj jeden środkowy nam wypadł, więc chłopak z juniorów przyszedł nam pomóc, a były też i takie momenty, gdzie 5, 6, czy chyba nawet 7 zawodników z juniorów potrzebowaliśmy, bo był szpital u nas. No i pomogli, bo nie mieliśmy żadnych, przecież jak już rozmawialiśmy o tym, nie mieliśmy żadnych serii porażek, więc jakoś sobie tam... Praca została wykonana. Falowaliśmy, ale do przodu, nie? A taki młody, faktycznie przychodzący
z drugiej drużyny zawodnik do was musi przejść jakiś rytuał najpierw? Tak, Kocówę, jak na Koloniach w latach 90. Nie chciałem powiedzieć tego słowa, ale no, może coś jest, no jakiś rytuał w zespole. Nie, no, nie ma. Nie, ale coś w Losach ale... widzę, nie? Nie, nie. Przekażę to. To sugestie. Dzięki. Sorry, znaczy, chłopaki, pytanie, nie? W którym momencie, czy pierwszy trening, czy jak będzie włączony do kadry, czy debiut w Plus Lidze, no jest kilka momentów no. Na ten chrzest. I teraz albo... Paweł, pamiętaj, że ci juniorzy, ja już na mecze te plany którzy przyjdę. Mają przejść ten chrzest, oni i tak wszyscy mają po 2 metry, także ty tam nie chodź lepiej. Nie? Może mnie nie zauważą. No. Tylko na to ci pozostało liczyć. Ale jeszcze dodam, bo przez bardzo długi czas rozgrywający juniorów Marcel Kapuściński nam pomagał, ponieważ mieliśmy kontuzję, a najpierw Lukasa Kampy, potem Kamila Droszyńskiego i przez bardzo duży czas był z nami i myślę, że miał też niezapomnianą 18, ponieważ 18 urodziny obchodził na wyjeździe w Radomiu podczas, na meczu i po meczu i dostał tort od drużyny i nie będę mówił, gdzie wylądował ten tort. Albo gdzie wylądował zawodnik. Co wydarzyło się w Radomiu, to zostaje w Radomiu. No. Szczególnie, że to był Radom. No właśnie. Myślę, że tak był zadowolony. Kiedyś przyjdzie do programu, opowie. To jest, ja tu co prawda miałem podobne pytanie przygotowane, ale pani Grażyna pyta, więc niech to będzie pytanie pani Grażyny. Bardzo poważne. Bo o tym mieliśmy rozmawiać. Jak wpływają na atmosferę... O Jezu. Bo ktoś inny napisał coś innego i mi przyleciało. Jak wpływają na atmosferę w szatni tak wczesne informacje o odejściu zawodników do innych klubów? Czy zmienia to mental na poczet przyszłych meczów? Ja bym tutaj dodał jeszcze informację do tego, wiedząc, że na przykład trener odchodzi. Bo no, jesteśmy tak naprawdę przed najważniejszym momentem sezonu, a teraz już wiemy, ten odchodzi, ten zostaje, tam ktoś inny przychodzi. Czy to nie za wcześnie tak naprawdę ten moment nastaje? Czy to nie powinno być gdzieś na razie w zaciszach gdzieś tam tak naprawdę robione, a nie, że wszystkie media o tym mówią? No to jest zawsze taka właśnie... ciągle tocząca się dyskusja, jak to powinno być rozplanowane, że ten system, który teraz funkcjonuje, on nie jest najlepszy. Natomiast jakieś tam próby zmiany tego systemu były i raczej nie wyszły, bo zawsze ktoś tam się wyłamał, zawsze ktoś chciał mieć wcześniej podpisanego zawodnika. Więc po prostu funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, jaka jest teraz. Myślę, że już tak naprawdę się do niej przyzwyczailiśmy i to jest coś normalnego, że zawodnicy podpisują nawet już w grudniu kontrakty w innych drużynach, bo to jest najbardziej kontrowersyjne, tak? Nie przedłużenie kontraktu w klubie, w którym się jest. Natomiast... jeszcze się będzie grało załóżmy 2 miesiące, nie? Również przeciwko swojemu nowemu klubowi. Na przykład, nie? No, to w ogóle dokładnie, no, natomiast no, tak to wygląda i tak musimy być do tego przyzwyczajeni. No tutaj u nas wewnętrznie rozmawialiśmy na ten temat, spotykaliśmy się i też tak naprawdę te informacje, no my wiedzieliśmy o nich jako pierwsi, bo tak sobie ustaliliśmy, że gramy w otwarte karty i mówimy kto co planuje, jaką ma wizję na swoją karierę w następnych sezonach, więc no te informacje były przekazywane jakby z pierwszej ręki i wcześniej. I po prostu przyjmowaliśmy to do wiadomości, ale jeszcze trwa sezon i jeszcze chcemy się bić o wysoką lokatę i wspólnie coś osiągnąć. Akurat jeśli chodzi o naszą drużynę, to można powiedzieć, że to jest drużyna stworzona już rok temu, więc jesteśmy ze sobą drugi rok, zżyliśmy się, znamy się bardzo dobrze, więc po prostu wspólnie lubimy się i po prostu chcemy wspólnie osiągnąć jeszcze fajny wynik dla Gdańska. To Lukas dzisiaj podpisał kontrakt, przedłużył umowę z klubem. No widziałem właśnie, że jest informacja. Widział, tak? Nie wie, ale widział. Chociaż wiedziałem o tym już dużo wcześniej, ale tak, faktycznie widziałem. Oficjalna już była tak, informacja, tak. Że Lukas, no fajnie, bo to jest doświadczony zawodnik, nasz kapitan, więc daje też dużo takiego wsparcia, powiedzmy, tego szatniowego. A w siatkówce waszej na tym poziomie, kiedy jesteście zawodowcami na mega poziomie, ta instytucja kapitana faktycznie jest istotna w drużynie? W szatni i na parkiecie?
Tak, bo przed meczem się przedstawia kapitana i trenera. To jest bardzo ważne. No to dla kapitana jest istotne. Dla kapitana jest istotne. Uważam, że tak. Zależy od kapitana, bo różnych kapitanów miałem w swojej karierze, lepszych i gorszych. Akurat jeśli chodzi o Lukasa, tutaj naprawdę gość wie zawsze co powiedzieć. Mówi mądrze, mówi jeszcze po polsku na dodatek, więc to jest dla niego dodatkowa trudność, a mimo to dobrze mu to wychodzi i uważam, że jest bardzo dobrym kapitanem i dodaje taką wartość do naszej drużyny. I to, że mówi po polsku, też jest jakby dla was podwójnie cenne, bo on daje od siebie w tym momencie więcej? Myślę, że tak. No to zresztą to też mówi po polsku i Lukas mówi po polsku i no trzeba to docenić, tak, że jednak chciało im się poświęcić czas. Może z chorwackiego jest trochę łatwiej, ale z niemieckiego myślę, że nie ma za dużo podobieństw do polskiego, a mimo to gość poświęcił czas, chciał i się nauczył, bo są przykłady zawodników czy trenerów, którzy siedzieli tutaj, nie wiem, 10 lat pewnie i nie chciało im się uczyć, także no myślę, że każdy to docenia, nawet my w drużynie, ale podejrzewam, że wy też jako komentatorzy i ludzie, którzy interesują się sportem, no to jest zawsze coś, czemu trzeba przyklasnąć. No mamy wiele takich przykładów, tak jak mówisz, że wiele lat i prawie nic, a nawet jak tak, to nie bardzo chce, więc tu w momencie, kiedy zawodnik zależy mu i jeszcze zostaje kapitanem w polskim klubie, w polskiej lidze i chce pokazać, że mu zależy bardzo, więc no mega, mega. A Wojto Kujka mówi po polsku? Nie. A wiecie, co to znaczy? Takie podstawowe, wiecie w ogóle, co to znaczy po polsku Wojto Kujka? Wojciech Kuchta. Przy czym ja to wymyśliłem. Karolina, pozdrawiam. Od tych kabaretów tak ma. Najpierw był na... Tak, że mówimy najpierw czasem Wojtek. No. Tylko z tym Kuchta to nowość. Czy nie będziecie po nazwisku nie będziecie mówić, nie? A ten bramkarz Mateusz Kuchta jeszcze ma na imię Mateusz, czy już zmienił? Nie, ma. Jeszcze czas. Okay. Używa przynajmniej Mateusz. Tak, wujek Zygfryd Kuchta, trener. Świetnie, też jeszcze. Jasne, doskonale. Dobrze, słuchajcie, Kasia do nas napisała. Byłam drugi raz w życiu na meczu siatkówki kobiecej i bardzo mi się podobało i na pewno w nowym sezonie będziemy wpadać na halę na Kołobrzeską częściej. Serdecznie pozdrawiamy Kasię, bo Kasia miała w tamtym tygodniu urodziny i na hali na Kołobrzeskiej zostało jej odśpiewane 100 lat w czasie meczu. Dołączamy się. No to się nie dziwię, że deklarujemy, że w przyszłym sezonie to będzie chodzić. Ale trzeba powiedzieć, że to nie będzie tak na każdym meczu, tylko jak będzie miał urodziny. Możesz pościemniać i powiedzieć, tylko nie wiem, czy to będzie dobre dla kobiety, co mecz u rodziny. Nie? Z drugiej strony oswoi się. Ale no życzymy wszystkiego dobrego na pewno. Niezmiennie. Dopiski pod nazwiskami, jak zawsze na najwyższym poziomie, śledzicie? Nie, no Marek tam się bawi, ze dwa jakieś widziałem, przestałem reagować. No. Okej, okay, Krzysiek Albecki do nas Marek napisał, zawsze top jest. No. Boję się dekoncentrować. O, patrzcie teraz. Ziomek, co się spóźnił tydzień temu, a dziś był na styku. Ale pisze, to jest akurat prawda. To akurat tak jest. Prawda, tak. Jasiek, informacja, co masz ze sobą, to wszystko przyniósł dzisiaj nam Krzysztof Albecki z synem. Niesamowite gadżety, które trafią na licytacje charytatywne, a Jasiek jako specjalista od koszykówki powie nam, co to czyli za tam jest cuda. Autograf. Tu jest autograf. Krzyśka Albeckiego. Goran Jagodnik. I Adam Wójcik świętej pamięci, więc to jest na pewno duży rarytas. Zresztą też koszulka nieistniejącego już klubu, przynajmniej pod taką nazwą. No a druga koszulka, no to... Czekajcie. O. Marcin Stefański, zresztą tu jest chyba podpis całej drużyny. Też jest kilka innych ciekawych osób. Tu jest chyba Pat Sullivan, tak. Czyli asystent też drużyn z NBA, także też na pewno ciekawa koszulka. Obstawiam, że to jest sezonu 2013-2014. Tak, zgadza się. Nie wiem skąd to, jak to przewidziałeś, ale zgadza się. Po tkaninie poznał. Odjąłem od tego sezonu 10. Boże. Właśnie, bo rozmawialiśmy, Jasiek, ty powiedziałeś o tym, że w siatkówce w tym meczu kobiet na boisku pojawiła się jedna zawodniczka, która odmieniła losy całkowicie tego seta. Piotek, ile razy ty wchodziłeś na boisko i zmieniałeś całkowicie cały mecz, set? Miałeś takie sytuacje? W tym sezonie zdarzyło się. A w całym życiu masz, to nie wiem, na przykład za dzieciaka jakąś taką historię, wiesz? Wszedłeś chudy jako junior, odmieniłeś i po prostu ci zostało to w pamięci.
No i wtedy się obudziłem. Może też tak. Dobre. Może też tak, nie? Czyli wyśniłeś sobie, tylko tak. Trzeba było potem lata mam tak poczekać. Ale przypomnij mi, bo czy to był mecz z Aluronem, czy z Jastrzębskim, że wszedłeś i tak punkt za punkt tam parę zdobyłeś? Tak, no chyba z Jastrzębskim. Z Aluronem była taka sytuacja, że przegrywaliśmy 2-0 chyba. Tak. I wszedłem, no i nie, tylko zabrakło trochę właśnie w tym... W tym tiebreaku, nie? Ale faktycznie, Piotr jak wszedł, to no, co chwilę tylko było Piotr, bo zdobył punkt, nie? No i miał serię. To był jeden z tych meczów, a ciebie na nim nie było, byś nie musiał pytać teraz. Czemu na mecze nie chodzisz? Sprawdzałbym, czy to w telewizji, no. Nie lubię pisków. Dzieci. Nie, sorry, to już przesadzam, bo Karolina mnie za chwilę na żadne mecze nie wpuści. No i słusznie, prawidłowo. Dobrze, ale czyli najbardziej z tego sezonu. To ci zapadnie w pamięci ten mecz. No, mam krótką pamięć, więc pamiętam. Orzechy jedz, nie? Nie, ale podobno pomaga, no. Tak? Odcinasz... To już było historia. A, z Aluronem tak praca było. Z Wlazłym. Tam jeszcze też parę meczów wcześniej z Lublinem też był wynik tam 2-1 i już było właśnie, można powiedzieć, praktycznie pozamiatane, a wszedłem, jeszcze jeden kolega wszedł i udało się zupełnie odwrócić, wygrać to spotkanie. A zanim przyszedłem do Trefla, no to byłem, właśnie grałem w Zawierciu, w Aluronie i tam ostatni sezon byłem w większości raczej rezerwowym, więc tych wejść też było sporo, ale no już tak nie pamiętam wszystkiego, zresztą nie, dobrze, tam nie będziemy zapamiętać. A w ogóle podoba ci się u nas tutaj w Gdańsku? Już teraz trochę czasu minęło. Więc... Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba mój drugi sezon i też podpisałem kontrakt na kolejny, także zostaję. No właśnie, a to podpisywanie kontaktów w siatkówce na kolejny czy kolejne? Na kolejny. Kolejny. W moim przypadku na kolejny, jeszcze jeden sezon. Najczęściej chyba na sezon, nie? A ten kontrakt, który teraz takie... obowiązywał, był 2-letni, a przedłużamy jeszcze na rok. Ale z twojej strony nie było chęci na przykład 2-letni, czy to klub powiedział, że tylko na rok podpisuje? Nie, no tak się dogadaliśmy po prostu... Na drodze negocjacji, Paweł. Na drodze negocjacji, dokładnie. No dobrze. Ale to jest tajemnica handlowa. Po Mistrzostwie Polski pewnie będą następne kontrakty. Nie, bo w piłce się podpisuje 5-letnie, 7-letnie, potem one i tak są rozwiązywane, tylko pytanie, kto ma na tym zarobić po drodze. No w siatkówce na menadżer. To głównie. Znaczy najmniej zawodnik. No tak, i klub. W siatkówce na kontraktach się nie zarabia, więc te kontrakty są odpowiednio też krótsze. Pytanie też, będziecie się śmiać. Czy kontuzja w pełni już wyleczona, nie ma żadnych dolegliwości? Mam dzisiaj jakiś problem z wadą wymowy. Nie ma żadnych dolegliwości, też. Szczególnie w głowie? Nie, no już kontuzja wyleczona, też jeśli chodzi o tą strefę mentalną, czy jakąś blokadę psychologiczną, czy tam psychiczną, to jak już pozbyłem się jej. Także nie pamiętam już o tym, nie myślę o tym, jak gram, to skupiam się na grze, a tego strachu na szczęście już nie ma, chociaż był w tej początkowej fazie, ale to już jest za mną. Okej, no dobra, to teraz, bo już dosyć dużo mówimy o tej sferze mentalnej, na ile pomaga faktycznie Mariusz Wlazły swoją pracą, wam, w zespole i tobie? Tak, no jeśli chodzi o ten, powiedzmy, sztab psychologiczny, to jest Mariusz, ale jest Marta, może nawet przede wszystkim jest Marta, czyli ten nasz psycholog, z którym faktycznie pracujemy, znaczy kto chce, to pracuje, ale jednak myślę, że większość zawodników lub wszyscy w miarę regularnie się z nią spotykają i odbywają jakieś rozmowy i pracują nad tą strefą. Mariusz był bardziej obecny podczas takich warsztatów psychologicznych na samym początku okresu przygotowawczego, kiedy było tego więcej. Chcieli nas jakby grupą bardziej, powiedzmy, zespawać i zbudować nas jako grupę. Wtedy go było więcej. No teraz jest na meczach, plus od czasu do czasu nas odwiedza. Na pewno to jest fajna inicjatywa, to jest coś nowego. W sporcie, przynajmniej jeśli chodzi o siatkówkę. Widzimy po wielu sportowcach, którzy się przyznają do pracy z psychologiem sportowym, że to faktycznie działa i to faktycznie procentuje. Ja w to wierzę.
I większość, myślę, też moich kolegów z drużyny w to wierzymy i dlatego się z nią spotykamy i pracujemy nad tym. A Mariusz jeszcze potrzebuje tam tej formalnej takiej edukacji, żeby faktycznie móc też przeprowadzić jakieś konsultacje jeden na jednego, tak w pełni zgodnie z prawem. Ale więc... marketingowo na postach to wiesz, trochę inaczej wygląda, nie? Nie, tak, Mariusz... A Mariusz właśnie tym nie. pierwszy, dlatego tak się jestem teraz... Nie, no, w teamie psychologicznym okay, musi, tak. może być, natomiast jakby nie ma pełnych tak. uprawnień jeszcze, żeby... Tak, żeby... dokładnie, natomiast on jest też bardzo ważnym mostem pomiędzy właśnie Martą, która tak naprawdę dopiero, można powiedzieć, poznaje tą siatkówkę. No okej, już drugi sezon z nami pracuje, więc tą siatkówkę już zna dużo lepiej niż dwa lata temu. Natomiast no to też pewne niuanse danego sportu są ważne, żeby dany psycholog o nich wiedział. No i Mariusz jest właśnie takim pomostem pomiędzy nami a Anią. Człowiek z ogromnym bagażem doświadczeń i wiedzą i talentem i wszystkim. Więc myślę, że bardzo pomaga i jej. No i w konsekwencji też my mamy lepsze wyniki. To już jest ten moment, kiedy na takim poziomie zawodowstwa w sporcie, w jakim wy jesteście, no bo kiedyś to było trochę wiocha pracować z psychologiem, teraz jest wiocha nie pracować z psychologiem? Nie, myślę, że cały czas jest to troszeczkę przez niektórych odbierane jako, że sam sobie nie poradzisz. Czy coś oznaka takiego. Słabości. Tak, oznaka słabości. Ja się bardzo cieszę, że właśnie coraz więcej taki nasz standardowy chyba przykład Iga Świątek, tak, bo wielokrotnie jest zawsze powtarzane, że ona pracuje od zawsze. W zestawieniu z Jerzym Janowiczem na przykład. Tak, tak. Tak. Miał papiery na może top 3, a głowa nie nadążała za talentem. No może tam akurat zabrakło, tu widzimy, że ta praca oprócz tej fizycznej, tych treningów, to ta praca też pomaga. I fajnie, że to popularyzuje. My mamy też nadzieję to w jakimś stopniu popularyzować i fajnie, że coraz więcej zawodników się do tego przyznaje. Ja osobiście z psychologiem sportowym pracowałem też już kilka lat wcześniej, więc dla mnie to nie była jakaś zupełnie nowość, tylko jakby kontynuacja pracy. Co by było, gdyby kiedyś psychologa sportowego miał Andrzej Gołota? Na szczęście miał go Adam Małysz. Tak jest. Przynajmniej od pewnego momentu kariery. Tak jest. I odpaliło. Dobrze, przyspieszamy troszeczkę, bo dobrze nam się z Piotkiem rozmawia, ale mamy kilka jeszcze rzeczy takich do obgadania. Przede wszystkim Wojtek zna się tylko na słuchadach, to jest pierwszy komentarz. Oczywiście. Drugi komentarz, Wojtek jest gwiazdą, ma prawo się spóźnić. Oczywiście, dziękuję, nie wiem kto napisał, dziękuję. Tak, od Kasia. Oczywiście, pani Katarzyno, no. Znaczy... Rozumie pani sytuację. Wojtek się nigdy nie spóźnia, to my zaczynamy tak, z wcześniej. Tak, oczywiście. Tak, dokładnie. Lubisz piłkę ręczną? Lubię oglądać reprezentację. Będzie w Ergo Arenie mecz. Tak, już niedługo. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata. W maju chyba, nie? Już niedługo. Ze Słowacją. Jakoś tak, no. Tak jest. Akurat będę daleko, ale... Jakiś czas temu byłem, ale, nie, ale Polacy nie grali, bo to chyba były Mistrzostwa Świata tutaj albo Europy. Nie pamiętam. Hiszpania, ale... Niemcy chyba wtedy. A, Mistrzostwa Świata. Nie pamiętam. Dobra, nieważne. W każdym razie będzie kadra grała. Będzie tak kadra grała. Piłka ręczna, po pierwsze, bardzo fajnie Wybrzeże wygrywa, czyli ten ostatni czas to nie był ten jedyny i ostatni, tylko faktycznie trener Rąbel od momentu, kiedy był w fali spotu, wygrywa. Przede wszystkim dobrze grają, to, no, że wygrywają to jedno, ale... Dobrze, że pomagają trenerowi. Styl gry też jest... Ale pamiętajcie, że był w fali, no i o to tu chodzi, nie? Styl gry też jest naprawdę... Bo można wygrać tam po męczarniach jedną bramką, a ten mecz... Może ja będę stronniczy, więc niech Janek powie, bo wiem, że był też na tym meczu, bo się widzieliśmy. Styl tak. nie pozostawiał dyskusji, kto był lepszy w tym meczu, prawda? Tak. Fakt, Ostrowia nie grała za bardzo o nic, bo nawet gdyby wygrali z Wybrzeżem, to nie zmieniłoby za bardzo ich tam układów tabeli przed playoffami. 9. Ale powiesz sam, nie? No zresztą patrząc na tą końcówkę, bo tam też już wszedł drugi skład i też można powiedzieć, ta końcówka była trochę odpuszczona, też Ostrowia troszeczkę weszła na lepszy poziom, ale w pewnym momencie no już była nawet 13-bramkowa przewaga, więc z drużyną, która zajmowała chyba 7 czy 6 miejsce w tabeli, no to naprawdę ta gra była fantastyczna i począwszy od bramkarza Amina Bedui, no, który od kilku meczów jest naprawdę w fenomenalnej formie, po Mateusza Góralskiego MVP spotkania takiego trochę
nieoczywistego, bo to też nie jest może zawodnik, który zawsze zdobywa dużo bramek, ale w tym spotkaniu 8. No jak zawsze, na 100% skuteczności. Dokładnie. I, no i tak jak zawsze mówimy, no niezniszczalny, niezmordowany Mateusz Jachlewski, który biega do kontry jak poparzony, to jest chyba widok, którego na pewno będzie kibicą Wybrzeża i całej polskiej piłki ręcznej brakować. Może jeszcze się rozmyśli. Kiedyś. Może jeszcze się rozmyśli. Podmie się nie kończy. No. Ale Amin Bedui, o którym Janek wspomniał, kiedy został sprowadzony, to pierwsze mecze... Mocno przeciętne, niektórzy już od razu mówią, po co on został ściągnięty, no teraz już wiadomo po co. No. Fenomenalna forma w ostatnich meczach. Tak jest, ale za to w Lidze Centralnej Mężczyzn cały czas o wyższe miejsce walczy KPR Autoinwest Żukowo. Poproszę cię, Marku, o materiał numer 3, mamy tam tabelę. Po ostatnim przegranym remisie KPR Autoinwest jest na miejscu trzecim i o ile dobrze szukałem informacji, to trzecie miejsce na tą chwilę mimo wszystko daje Baraż. To ja nic na ten temat drugie. Nie wiem. Drugie? Paweł. Wydaje mi się, że drugie. Okay, pierwsze miejsce awans bezpośredni, drugie miejsce Baraż z przedostatnią drużyną Superligi. Padwa Zamość przegrała swój mecz, więc... Punkt jest. Więc... Żukowo, nie wygrywając meczu, tylko przegrywając po karnych, zdobywając punkt, zmniejszyło ten dystans. Ma jeszcze szansę być na drugim miejscu. 7 kolejek zostało. I może dojść do meczu barażowego pomiędzy Wybrzeżem a Żukowem. Teoretycznie tak. Już miałem pytanie, czy w Żukowie, czy wtedy będę na... No, powiedziałem, oczywiście będę, ale będę jako kibic, nie? Tylko jako kibic na taki mecz, bo nie wiem... Chyba bym nie potrafił dwóch drużyn, z którymi pracuję, którym kibicuję, prowadzić, gdy wiem, że jedni będą się po meczu cieszyć, a drudzy będą załamani, więc chyba bym nie dał rady. No to teraz dałeś mi do myślenia, bo ja prowadziłem derby siatkarskie. Dobrze, następny rok dam ja. W każdym razie. Pamiętaj, że po tych derbach siatkarskich jedna z drużyn nie wiedziała, że nie zagra w innej lidze. Nie? No, tak, w każdym razie, jeszcze kończąc wątek. Moja bardzo wielka wina. Wątek Ligi Centralnej do przerwy Stal Gorzów prowadziła, później Pogoń drużyny z Żukowa. Troszeczkę pecha też, bo były dwie czy trzy takie sytuacje, gdzie. Krzysztof Jagielski i Grzegorz Dorsz, wydawało się, że ta piłka wpadnie do bramki, a gdzieś pechowo milimetrów zabrakło słupek czy poprzeczka i wracała na zewnątrz. Tego trochę zabrakło. W koniec meczu już czas zatrzymany. Jeszcze Krzysztof Jagielski miał szansę, rzut bezpośredni na bramkę przez mur. Niestety nie udało się karne. No i w karnych drużyna z Gorzowa lepsza. Mecz wyrównany. Mogło pójść w tą stronę, mogło pójść w tą. Czyli mecz, który jest jednocześnie plusem i minusem. Nie przegrali, ale przegrali po karnych. Tak, bardzo dobrze powiedziałem. Ale wracając jeszcze do meczu Gdańszczan, trzeba pamiętać o tym, że fantastyczna była ta bramka Papiny z podania bramkarza, nie? Podanie Amina Bedui przez całe boisko. Ja myślałem, że Maciej Papina tego nie złapie, że ta piłka będzie za mocna, ale to tak było wyliczone, że on, będąc już przy linii, zdążył ją złapać i rzucić. To było majstersztyk. Tak jest, majstersztyk, niesamowite. To nie ja zabłysnąłem, to Kasia napisała. Kończąc wątek piłki ręcznej męskiej... Będzie jest... awans czy nie? Żukowa? 7 kolejek, no. Nie wiem. Ale procentowo. Ja zawsze 40%. Natomiast kończąc wątek męskiej piłki ręcznej, no niestety MMTS Kwizyn przegrywa i to przegrywa z drużyną, z którą powinien wygrać, tak? Bo z trzecim od końca Zagłębiem Lubin. Szkoda. Szkoda. Ja ci a propos Żukowa powiem tak, że jeszcze jest bezpośredni mecz właśnie z Padwą Zamość, więc jeżeli będzie zwycięstwo, to myślę, że będzie awans. A przynajmniej będzie ten mecz barażowy. Może być ten mecz, no, decydujący. No tak jest. A wiesz kiedy? Moim tak zdaniem zawsze tyle tak wiesz. A co chcesz jechać? Do Zamościa? Do Zamościa. Tak? Nie mów, on do Padwy pojedzie do Włoch. I będzie szukał. Zobaczymy, co by lepsze i lepiej wyszło. Nie? Słuchaj, nie będzie taki do końca straty. Najwyżej nie obejrzy meczu. No właśnie. Dobrze, wstawiamy piłkę ręczną i przechodzimy do tego, co mnie ostatnio bardzo mocno smuci, czyli trzecia liga piłkarska. Marku, gdybyś mógł nam pokazać tabelę, materiał numer 4. W górnej części tabeli szukamy pomorskich zespołów, ale ich nie znajdujemy. Najwyżej na 9 miejscu ekipa Skartus, potem na miejscu Gdynia 13,
A cała reszta w strefie spadkowej. No, trzy z czterech naszych. Tak jest. Pod Krechą. I drużyny w czwartej lidze pomorskiej płaczą, bo jak trzy spadną, to tam w czwartej lidze połowa tabeli się podpisuje. Zjazd jest. No. Tak jest. No, nie wygląda to dobrze. I zastanawiam się, z czego to wynika, czy... Po prostu te drużyny, co są wyżej w tabeli, zdobyły więcej punktów. Nie wiem. Ale czy faktycznie ten poziom jest w trzeciej lidze taki wysoki, czy wręcz w drugą stronę my tutaj na Pomorzu no, gramy jakąś po prostu totalną padakę. Nie wiem, w tym sezonie oglądaliście w tej rundzie jakiś mecz trzeciej ligowy? Trzeciej ligi? No. O, nie. Znaczy też patrząc na to, jakie ekipy są, no bo jest też Elana, Toruń, Zawisza, Bydgoszcz, czyli też te drużyny powiedzmy z historycznego topu, zresztą Elana chyba Beniaminek tej trzeciej ligi, no to też wydaje mi się, że można powiedzieć, że ta trzecia liga jest przynajmniej dla mnie mocniejsza niż sezon temu. No ale też chyba nikt się nie spodziewał, że tak nasze drużyny aż będą tak występować. Źle, no mi też najbardziej szkoda chyba drużyny ze Starogardu Gdańskiego, która też jest trochę ratowana. Tam trochę pozabojskowe też sprawy, nie? Też, rzutują no, ale, na to miejsce w tabeli. Ale też patrząc, jaki mają obiekt, jakie też mają powiedzmy osoby związane z piłką nożną. Że dopinguje ich cały czas Kaziu Dejna. W swojej historii właśnie Kazimierz Dejna, Piotr Wiśniewski, Mateusz Szwoch, no to też są takie osoby związane z piłką nożną ze Starogardem i szkoda. Szkoda, że taka drużyna jak KP Starogard, no ciężko będzie, żeby się utrzymać, no ale no mamy nadzieję, że jednak coś tu jednak się zadzieje. Tym bardziej, że mówimy o czwartym poziomie rozgrywkowym, tak? Nie mówimy o zapleczu ekstraklasy, gdzie sobie z taką tęsknotą patrzymy na tej najwyższej ligi, a tu Niepołomice, a tu ktoś tam i jakby dla takich ekip jest miejsce. No nie jest to sezon marzeń, jeśli chodzi o pomorską piłkę. Tak? No w Ekstraklasie nie mamy nikogo. No za chwilę przy... Za chwilę będą dwie drużyny. Będą dwie, ale to z kolei będziemy mieli posuchę w pierwszej lidze. Chojniczanka awansuje. Okej. Okay. I Redunia. Jestem bardzo za. Natomiast dzisiaj jak spojrzymy na piłkarską mapę Polski, tak od Ekstraklasy do trzeciej ligi, no to świeci to Pomorze na czerwono i fajnie, że Lechii Jarce idzie i nawet idzie takim mocnym kursem w kierunku tego portu z napisem Ekstraklasa. No ale jak patrzymy niżej, no to jest słabo. No, trzecia liga, no panowie, no czwarty poziom rozgrywek. No to w takim regionie z sukcesami piłkarskimi, no to powinno być lepiej, ale... Nie wiem, czy biznes na Pomorzu się przestał garnąć do tych klubów. No bo mówimy cały czas o klubach, ta wyliczanka, to są kluby, które kiedyś naprawdę coś tak znaczyły, grały wysoko. No Gdynia, klub legenda, ale i Starogard grał wyżej i inne kluby, o których mówimy. No Stoleń Gniewinów swego czasu się gdzieś tam ocierał o szczebel centralny. No i pytanie, czy to były takie kazusy trochę, nie wiem, Gruklinu na przykład, że ktoś tam kiedyś miał pomysł, zebrał trochę kaski, wrzucił do garnuszka, zrobili z tego europejskie puchary, potem komuś się odwidziało, zniknął, jedziemy do siódmej ligi. Więc tak też bym nie chciał. Niech to wszystko będzie jakoś systemowo tworzone, no ale no tak jakby tutaj coś nie grało. Nie wiem, trzeba by może znowu z Pomorskiego Związku Piłki Nożnej kogoś zapytać, jak oni to widzą z poziomu centrali pomorskiej. No właśnie, to będzie ciekawy program, ale to może zostawimy na chwilę też Miłosza. A nie, bo on tylko Lech. To może niekoniecznie. Dobrze, a Piotrek, ty kibicujesz jakiemuś piłkarskiemu klubowi? Zastanów się, bo jesteś w gdańskim programie pomorskim. Ale mamy też widzów w Gdyni. Są jakieś lepsze i gorsze odpowiedzi? Nie podpowiadamy. Ogólnie to mieszkam przy stadionie Lechii. To chyba odpowiedź. No, to jest odpowiedź. No dobrze. To już się nie pytamy. Tak jest okej. Okay. Masz pozdrowienia od pani Marty B., bo tutaj kilkukrotnie, żeby cię pozdrowić. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Znasz panią Martę B? Żeby jedną. Martę B? Nie wiem, nazwisko musiałbym poznać. Nie ma właśnie nazwiska, bo jest Marta B. podpisane. I już. I tyle. Nie wiem, pomyślę. Okej. Okay. Pani już, Marta chciała pozostać. Bo to już tak, bo tu już kiedyś mieliśmy w programie dziwną sytuację, nie? Jak był hokeista.
Tak, jakieś dziewczyny go pozdrawiały, po czym jego dziewczyna napisała, że najpierw z nią muszą porozmawiać. Menadżer ci włączył. Tak jest. Na sam koniec jeszcze u nich hokej kobiet. Johnny Bros, Olimpiosowa Gdańsk w juniorkach starszych wygrywa Mistrzostwo Polski. Mamy końcowy fragment, jak dziewczyny się cieszą. Materiał numer 5. 13 kwietnia, więc zapraszamy do tego. Będzie walka o to, żeby się zmierzyć w finale z bankówką zielonka lub szarotką. Nowy targ, a tutaj mistrzynie Polski do lat 19 w Unii Hokeju Kobiet, Olimpia Osowa Gdańsk. Gratulujemy serdecznie. Zasłużone jak najbardziej zwycięstwo. Niekwestionowany mistrz. 13 spotkań, 13 zwycięstw. Oczywiście nie mogło zabraknąć muzycznego akcentu We Are The Champions. No i tak mogą o sobie powiedzieć zawodniczki Olimpii Osowej Gdańsk. No właśnie, Jasiek, kolejny twój mecz komentowany, więc może teraz nam powiesz, czy spodobał ci się u nich hokej? Bardzo, szczerze mówiąc, nawet nie wiem jak to porównać, ale troszkę miałem takie analogie, jakbym komentował piłkę nożną, nie wiem czemu. Tak trochę podobne mi się to wydawało, ale naprawdę... Słucham? Trochę szybszy od piłki. Troszkę szybszy, tak. Zresztą też naprawdę dużo się, też się dużo działo, ale naprawdę. Pierwszy raz komentowałem, no i oglądałem mecz u nich hokeja i naprawdę fantastyczne zawody. Zresztą też turniej na fajnym poziomie, bo też był mecz o trzecie miejsce i tam też było dużo bramek. Szczególnie chyba w tym sporcie o to chodzi, żeby tutaj dużo bramek padało. No i stało się to chyba... To się miało stać. No, nikt chyba inny nie typował, kto się zna na u nich hokeju kobiet, że Johnny Bros, znaczy, że Olimpia Osowa Gdańsk, no, nie zdobędzie tego mistrzostwa, no bo zdobyło i tak jak już tutaj zostało powiedziane, 13 meczów, 13 zwycięstw, zresztą tam bilans bramkowy, jeśli się nie mylę, 120 bramek strzelonych, a straconych okolice 30. Także no to niekwestionowany mistrz po raz kolejny. Dzisiaj dzwonił do mnie jeden z działaczy i trenerów tego klubu i powiedział tylko, że... dwóch braci? Tak. Ale Paweł nie wymienił nazwiska, ale nazywa się tak samo jak prezes. Tak. I właśnie dzwonił dzisiaj do mnie i mówi, że dostał bardzo dużo zwrotek dotyczących pracy Fali Sportu i powiedział, że to było naprawdę niesamowite. Jakość transmisji, komentarz, także dziękujemy. Jasiek, dziękuję. Polecamy się na przyszłość. Tak jest, tak. Polecamy choć to nie są tanie sprawy. Ale się dogadamy. Powiem wam, że tak od dawna obserwując to, co się dzieje wokół Olimpii Osowa i tych członów, sponsorów, dużo zamieszania, to tak naprawdę wielki szacun dla wspomnianych braci, bo no czasami jest tak, że gdzieś tam próbujesz w jakiejś dyscyplinie zaistnieć, gdzieś się przebijasz. No, panowie lata temu wynaleźli dyscyplinę mocno niszową, postawili na to, na początku tutaj bezkonkurencyjni, potem w skali kraju też bezkonkurencyjni, a potem lata pracy nad tym u nich hokejem i wychowywanie kolejnych pokoleń zawodniczek głównie, chociaż panowie zaczynają gonić swoje koleżanki, powoduje, że to no, jeden z najjaśniejszych punktów na polskiej mapie u nich hokeja, więc może to jest czasami jakby taki dobry pomysł, niekoniecznie przebijać się przez jakiś mur, tylko znaleźć niszową dyscyplinę w tym momencie, zacząć ją rozwijać i zanim świat nas dogoni, to... No to... Czyli jest dla mnie jeszcze jakaś szansa, tak, tylko tak, muszę znaleźć tą dyscyplinę. Piotek, i gdyby nie siatkówka, to? Koszykówka pewnie. U nich hokej. U nich hokej. Widzicie? Od razu, no. A godzinę temu, gdyby ci ktoś zadał takie pytanie, to jaka by była odpowiedź? Nie, tak... To faktycznie czasami pytamy naszych gości. Jak jechałem tutaj do studia i spodziewałem się, że będzie takie pytanie, to bym powiedział, nie wiem w sumie. Pływałem kiedyś. Pływanie jest fajne też. O. Czyli jednak mentalność siatkarza, jakby nie pcha cię w kierunku takich sportów bardziej kontaktowych. Pasuje ci
Tak, tak, że jest jakaś siatka, jest strefa komfortu. Coś chciałem powiedzieć, ale to się powstrzymam, bo powiem programie w takim razie. No dobrze, zostawiamy w takim razie u nich hokej. Panowie, jeszcze mamy jakieś pytania do naszego gościa? Bo to już czas na pomałe ukończenie. Widzowie może mają. Ze 100 tysięcy pewnie by się znalazło. Bardzo dużo brawa dla paskowego fali. Nie wiem, co tam Marek robi, ale... pisze jakieś tam, wiesz, swoje hasła i... Mamy też wpisy w stylu, ale wam dzisiaj humor dopisuje, chłopaki. Co dzień? Jak co tydzień? Ale tak jest. Marek jest wiesz, czy jedziemy do Kalisza? Też jest pytanie. Final Four Pucharu tak Polski, tam tak będzie jest, grało Wybrzeże. Tak jest, tak jest. Pozdrowienia dla mistrza Marka. Paweł już bilety do Padwy bukuje. Jaki ja tam Kalisz? Wy mi kuficie. Tak, Paweł, kupimy, tak. Oczywiście. Jak zawsze. Ale z podręcznym tylko lecisz. Ja mogę nawet do bagażu, myślę, nie ma problemu. Nie, bo to tylko 20 kg. Naprawdę taniej będzie ci kupić bilet normalnie na fotel. Lubby? Lubisz? Nie ma siatki. Nie oglądałem nigdy. Nie? Znaczy oprócz tych takich pucharów, tych takich najlepszych. Puchar sześciu narodów. No, dokładnie. To porozmawiaj z Wojtem. Wojtek, ja się z chęcią pokażę, Wojtek jest, Wojtek jest tym szóstym narodem. Ja jestem siódmym. Ja jestem łodzianinem i no, kiedyś budowlanie Łódź, to był top, nie? A tam teraz ale jest, nie oglądałem też. Tyczyłem. Ale teraz jest trochę top, dramat, bo... Tuż za Trójmiastem. Bo znaczy byli mistrzami Polski. Byli. Oczywiście, że byli. Ale podzielili się i teraz budowlani Łódź są w Ekstralidze. Na dole tabeli, mimo że się wzmocnili teraz w przerwie między rundami, ale pierwszy mecz przegrali. Natomiast drużyna ta, która zdobywała mistrzostwa, która straciła nazwę budowlani, nazywała się Master Farm Łódź, a ostatnio nazywała się Rugby Aleksandrów Kujawski w każdym razie. Łódzki. Łódzki, przepraszam. Nie wiadomo w ogóle, czy przystąpi do drugiej rundy, nie? Drużyna się rozsypała, większość zawodników rozeszła się po innych klubach. Pierwszy mecz, który miał być w sobotę, jest przełożony na kwiecień, ale wszyscy mówią, że tego meczu w ogóle nie będzie. Będzie drużyna wycofana, zlikwidowana. Jeżeli tak będzie, to będzie paradoks, bo oni się przenieśli w połowie sezonu. Rozegrali w tym Aleksandrowie chyba 6 czy 7 meczów, w tym finał zdobyli Mistrzostwo Polski i mogą przestać istnieć. Nie? Czyli właściwie sobie rozmontowali dobre łódzkie rugby. No tak. Trochę na własne rzeczy. Tak to wygląda. No miejmy nadzieję, że w tej chwili się odbuduje to na bazie właśnie budowlanych, którzy coraz lepiej sobie poczynają i będą walczyli o utrzymanie. Na razie są na ostatnim miejscu, no ale jeżeli drużyna z Aleksandrowa nie przystąpi do rozgrywek, to automatycznie ich wyprzedzą i będą pewni utrzymania. No zobaczymy. Czyli nikt nie spadnie, jeżeli Aleksandrów się wycofa. Może tak być. Sytuacja podobna jak całkiem niedawno, gdy Skra Warszawa została zlikwidowana. Też po dobrym sezonie. Po dobrym sezonie, gdzie zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski. No ale my się skupmy na naszym rugby. Tak jest. Arka wygrywa z niepokonaną Juwenią Kraków. Chyba rozmawiałem z jednym z zawodników Arki, z Karolem Lipskim przed tym meczem. Spotkaliśmy się, akurat jechał na stadion. Mówił, że będzie ciężki mecz, ale powalczą. No i powalczyli. Wygrali ten mecz, także super wynik. Z kolei Lechia, tysięczny mecz w Ekstralidze. Lechia, jedyna drużyna, która nigdy nie spadła. 1000 spotkań rozegrała i mało brakowało, aby ten tysięczny mecz wygrała. Akcja w 80 minucie pogoni Siedlce i przegrana Lechii nieznaczna. Takie. Odługwy jeszcze porozmawiamy. Ogniwo pauzowało. Tak jest. Jak w następnej kolejce już będziemy mieli więcej tych spotkań, wtedy przypomnimy wam tabelę, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Najbliższy mecz Tefla kiedy? W sobotę w Olsztynie. Tak jest. Wiem, że kibice się wybierają. Czyli tiebreak. Oby nie. Wyjazdowy mecz w Olsztynie. Najczęściej późna godzina rozpoczęcia meczu i 500 murowanych. Hala wyremontowana, nie? Tak. Wyremontowana, piękna. To jest mało powiedziane. Znaczy dopiero zobaczę na żywo, ale w telewizji wydaje się, wygląda super, ładnie. Nie? No dobrze. W telewizji Hala Oliwia też wygląda super. Zawsze. Ten dzisiaj jedzie, nie? Naprawdę wygląda super. Widzieliście zawody w short tracku? Tak. Pięknie. Ja patrzę, do Madison Square Garden przewieźć? Mówię, kurczę, Hala Oliwia. Kiedyś Hala Oliwia tak wyglądała. Ale nie? Też... I masz.
jest już coraz bardziej nowa ta technika. Można przenieść różne rzeczy, ale zapachu, który jest w szatniach i w korytarzach hali Oliwia, nie da się przenieść przez monitor. A jak będą telewizory 8K, 16D, to będziesz to miał. Także... To chyba nie chcę wtedy oglądać hali Oliwia. Nikt nie chce tego zapachu likwidować, bo to jest jakby esencja tego... historii gdańskiego hokeja. Tak jest. Tak. Tak jest, tak jest. Z tego co wiem, jutro jest... Natomiast szczególnie... jak woda nie stoi w łazience, to też jest okej. Okay, tak? No. Jak jest do kostek, jest w porządku. To nie ma sensu zakładać klapek, bo to już jest, naprawdę nie robi żadnej jutro szczególny dzień dla hokeistów. Mają jakieś spotkanie, z tego co pamiętam, z zawodnikami. Czwartek. Sorry. Ale w tym tygodniu. W tym tygodniu, tak. W czwartek, wielki czwartek. Czwarta tercja. Józefa Witka spotkałem, prosił, żeby was pozdrowić i podziękować za to, że mówimy o Fudeko. Tak, no nawet nie ma hokeju, a i tak powiedzieliśmy o Fudeko. Spotowy bohater tygodnia, weekendu, Jasiek. Bezapelacyjnie Wybrzeże Gdańsk. Energa Wybrzeże Gdańsk. A czemu bezapelacyjnie? Ja to no bo nie możesz apelować. Za taki mecz naprawdę, no tam wszystko wychodziło tak naprawdę, no już też mówiliśmy o tym meczu. Począwszy od bramkarza, do Mateusza Góralskiego też, no fantastycznie wszystko się tam działo i naprawdę, no słucham, bo to pewnie o jakiś podpis chodzi, co? Dawaj Marek, pokaż ten podpis. No dobrze, czyli Wybrzeże, tak? Dobra? Nie, no Wybrzeże, no z całą sympatią dla Wybrzeża, no to w mecz, znaczy... No nie, tylko dlatego, że wygrali po jakiejś tam serii, no nie, nie. Nie no, Rugby Arkham, bez dwóch zdań. Ja, to może ja. No właśnie, może ty. Długo się zastanawiałem, czy właśnie wybrać pomiędzy ekipą John Bros juniorkami starszymi, które wygrały, a właśnie ekipą rugbystów, ale u nas tak rzadko wygrywa drużyna rugbystów, że także mówię Arka Gdynia. Poza tym no to jest zwycięstwo, które predestynuje do bohatera weekendu. To oni zrobili dużo więcej niż się obstawiali. Cała liga w poprzedniej rundzie. Zazwyczaj mówię, że zgadzam się z Robertem, a teraz mówię, że zgadzam się z Robertem i Pawłem. Przekonała mnie wasza argumentacja. Arka Gdynia, Bulldogi no, wygrały z niepokonaną Juwenią. Chociaż pamiętajmy o tym, co ja zawsze mówię, że po przerwie runda wiosenna w polskiej lidze rugby to jest... To w ogóle można zapomnieć o tym, co było na jesień, bo często drużyny mają zupełnie już inne składy, ale mimo wszystko pokonanie... Absolutnie, pokonanie lidera, który był liderem, przypomnę, bez żadnej porażki, no to jest sukces. Tym bardziej, że Arka wygrywając zagrała dla Ogniwa też. Bo jeżeli Ogniwo chce grać w finale u siebie, to musi wyprzedzić Juwenię. No i w tym momencie... Czyli zrobiła to, czego nie zrobił MMTS dla Wybrzeża. Dokładnie. Także ja przychylam się do waszego. Macie moje namaszczenie. Tak jest. Piotrek, kto dla ciebie jest spotowym bohaterem? Trochę porozmawialiśmy, więc trochę już podłapałeś. Siebie nie można, tak? Można. Oczywiście, że można. Czemu ja nigdy siebie nie dałem? Teraz do mnie to dotarło. No. Dzięki, że powiedziałeś w następnym programie, ale ja wtedy powiem, że tak, to na mnie. Piotrek, to dla może z tych wydarzeń, które omówiliśmy tutaj, to może ja wyróżnię juniorki w Unii Hokeja. Mistrzostwo Polski. Pięknie. Super, pięknie. Super sprawa. Tak jest. Kliknął mu ten Unii Hokej. Tak, no, dokładnie. Dobrze. Jak chcesz, to załatwimy ci jakieś treningi czy coś. Albo spotkanie z dziewczynami. Tylko to nastolatki, nie? Z gangiem braci. Ale to by było dobre, jakby tak w ramach integracji cała drużyna w trefla Unii Hokeja pograła. Czy możemy to załatwić? No, to by nie wiem, czy było, trener byłby zadowolony z tylko takiego. My byśmy potrzebowali jakieś wydłużane kije. Dłuższe kije, nie? Żeby się nie no schylać za bardzo. I zbroje. Cześć tam, kurczę, no. Elegancko. Nie, no w tym meczu teraz mistrzowskim, tak jak oglądałem, no to tam też dziewczyny walczą po prostu. Bandy się porozpadały. No to dosłownie. Walczą naprawdę jak piłkarze powinni walczyć każdy centymetr Młodawy. No dobra, to jeszcze na sam koniec. Ja tylko od ciebie zaczniemy. Jutro mecz Polska-Walia, piłka nożna. Jaki wynik typujesz? Mam nadzieję, że wygramy skromnie 1-0, ale do przodu. Wojtek.
Dobra, nawet, bo boję się, co powie. Ach, no i serce czy rozum, no. Znaczy, wiecie, no oczywiście, że się będziemy bali tych Walijczyków i mam nadzieję, że chłopcy nie przegrają tego meczu przed meczem i przed pierwszym gwizdkiem i że nie wyjdą ze splątanymi nogami. Umówmy się, historia ostatnich lat działa na naszą korzyść. Piłkarsko mam wrażenie, że mamy lepszych zawodników, ale mamy gorszy zespół. I mam nadzieję, że te indywidualności zagrają i niech to będzie 2-1 dla nas. Oh. Jasiek? No to żartem, no to takie 3-0 i bramki Frankowskiego, Dawidowicza i Buksy związanymi tutaj z Trójmiastem, a tak na serio, no to dla mnie to wystarczy naprawdę 1-0, nawet 0.5. Ważne, żeby mieć więcej bramek niż Walia. Kto strzeli, to już naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, żeby już to zapomnieć o tych wymęczonych eliminacjach, zamknąć ten rozdział, pojechać do Niemiec, tam zrobić coś fajnego, no bo nie oszukujmy się, to co się dzieje ostatnio z reprezentacją, no to wszyscy wiedzą jak jest, ja też już nie będę mówił jak tam się dzieje w innym kręgu, też już to kiedyś powiedziałem, więc mówię, wygrać, zapomnieć i myśleć o czerwcu. Słuchaj, to jeszcze niech sędzia wyrzuci na trybuny Probierza i niech Sebastian Mila poprowadzi tę drużynę do awansu. Marzenie. Chociaż nie, Michał Probierz też związany z Trójmiastem. To... No chyba tak, trochę nie jednak. No. Jeżeli chodzi o mnie, to powiem wam, że miałem sen. Zaczyna się. Piotrek też kiedyś miał sen. Zaczyna się. No, to przypadek. No. Nie spaliśmy razem. Ale jak w filmie Sztos. Miał sen, że latał, ale nie tak, tylko tak. Ja naprawdę miałem sen związany z meczem. Właśnie Walia Polska. Wynik 3-1 dla Polski. I mam nadzieję, że tak się stanie. Dzisiaj razem z nami... W snach jest odwrotnie. Nie w moich. No, on się urodził w Cardiff, nie? W ogóle. Tak. I w Padwie. Między Cardiff a Padwą. Dobrze, słuchajcie, bo ale będzie to najdłuższy program. Ale daj Wojtkowi odpowiedzieć. Tak? No, bo ale... pominęliśmy go chyba. Nie, no bo on się tak długo został. Ja nie wiem, co powiedzieć. Aha, po prostu. Okay, dobra. No i tyle. No, to może zakończysz program. Szanowni Państwo, dzisiaj 66. odcinek programu Okiem Komentatora. No i dobiegł końca. Naszym najlepszym, najwspanialszym gościem był dzisiaj Piotr Orczyk, Trefl Gdańsk. Dziękuję bardzo, dzięki za zaproszenie. Wspaniali goście, Jan Korczyński, Fala Sportu. Dziękuję, zapraszam na środę. Robert Siliski, Radio Gdańsk. Dzięki serdecznie, powiedziałbym po flamandzku dobranoc, ale nie potrafię, więc dobranoc. Jak to będzie? Gute Nacht. Gute Nacht. I z nami jeszcze Paweł Oldiryta, co często o różne bzdury pyta. Dziękuję serdecznie. Wojtek Kuchta, spółdzielnia Speaker. Gute Nacht. Gute Nacht. A my oczywiście życzymy wam wesołych świąt, bo to ostatni program przed Wielkanocą. Najbardziej wielkanocnych świąt, jeśli chodzi o rugbystów. Dlatego w sobotę o 13 zapraszamy na mecz Lechii. Mecz numer 1001 na tym poziomie rozgrywek. Dyscyplina z jajem, więc taka. A Pomorski Bastion zaprasza wszystkich w czwartek na 19 do klubu kawiarni Index. Będzie się działo. Tam, daram, dam. Tam, dam. Smacznych jajek. Pa, pa. Bo Marek może nie wiedzieć, że kończymy program. Marek jest dzisiaj wybitnie w formie. Tak. Marek, koniec znaczy koniec. Brawa dla Paskowego. Ja, ale zobacz, napisał Jacek. Odłączcie mikrofony po prostu.